Posłuchaj proszę, nic dobrego z tego nie wyniknie, jeśli zakłócamy porządek w tej sali sądowej. Co zrobimy, to pozwolimy pozostałym osobom na opuszczenie sali, dobrze? Ciu mężczyznę o imieniu Chuck by poczekał, lecz ten nie miał zamiaru tego robić. Poczekaj chwilę, dobrze? Pozwólmy wszystkim wyjść. Jestem z mamą. Mama jest tam. Kali będzie jarane, byki. I to nie byle jakie, bo kozackie. Kurwa, ale obgryzałem paznokcie. Ja pierdolę, masakra. Nie będę nawet tego pokazywał. Chuck został szybko zakuty w kajdanki i zabrany do aresztu. Ostatecznie Michael Thomas został skazany na 35 lat więzienia. Lemon Hayes, Malik Merchant, który Monkey Hayes rolę obserwatora, i zajebiste Kali. Kierowca ucieczki, Jimmy Scales, którego żalu za swoje czyny. Całe postępowanie uważał za nudne, śmiejąc się i ziewając przez większość rozprawy. Z chichotem, śmiechem i ziewaniem po ziewaniu, David Moses zachowywał się dziwnie podczas ogłoszenia wyroku. W pewnym momencie nawet drzemał w swoim fotelu. Prokuratorzy twierdzili, że Moses wydawał się czerpać przyjemność z rozprawy sądowej. Tu jego skazania, łącząc to z brutalnością ataku na Dorothy Session. Ostatecznie sędzia ponownie skazał Mosesa na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Co się dzieje, gdy handlarze narkotyków zwracają się przeciwko jednemu... Pozdrawiam wszystkich, którzy siedzą do żywocie, bo odebrali życie niewinnym ludziom. Pierdolcie się, kurwy. Zdychajcie tam, kurwa, w tej celi. Zanim zdecydował się porzucić przestępcze życie. Ustawił spotkanie z Xavierem Gibsonem, członkiem ulicznego gangu Gangster Disciples. Gang dowiedział się, że Dean wcześniej współpracował z policją...